W Dębicy uroczyście odsłonięto popiersie patrona pierwszego liceum ogólnokształcącego, króla Władysława Jagieły. Pomnik stanął na skwerze przed gmachem szkoły. W uroczystościach odsłonięcia pomnika uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, miejskich. Wszystkich przywitał Wiesław Ostafin, dyrektor szkoły, i przypomniał historię związaną z patronem. W roku 1925 nadano placówce imię Władysława Jagieły, którą w powojennej Polsce odebrano. W roku 1972 nadano liceum imię Jana Wiktora. Władysław Jagiełło ponownie stał się patronem 30 lat temu. Dzisiaj, w 30. rocznicę przywrócenia szkole i patrona z czasów II Rzeczypospolitej, dopełniamy niejako to wydarzenie, odsłaniając popiersie króla Władysława Jagiełło. Ufamy, że będzie ono nie tylko dostojnym i doniosłym symbolem szkoły, ale stanie się również jednym z elementów wizytówki miasta Dębicy i zacznie funkcjonować w świadomości jej mieszkańców. Pomnik z popiersiem, który stanął na skwerze przed gmachem szkoły, wzniesiono dzięki wspólnemu wysiłkowi finansowemu absolwentów szkoły, jej sympatyków oraz całej społeczności szkolnej. Odsłonięcie popiersia patrona było jednym z punktów obchodów istnienia 120-lecia placówki. W momencie, kiedy rozpoczęliśmy rok jubileuszowy, czyli właściwie rozpoczęliśmy od uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego wojewódzkiej, właściwie już wcześniej ukonstytuował się komitet jubileuszowy i to właśnie taka praca zespołowa, taki pomysł, żeby w ten sposób uczcić, uhonorować, i stąd właśnie taki pomysł, żeby sponsorami byli nasi absolwenci. Chciałam również bardzo serdecznie podziękować miastu Dębica, tutaj bardzo przy No nie ukrywam, że ja wspólnie z drugim radnym nauczycielem naszej szkoły, panem Leszkiem Żyłką, zwróciliśmy się do pana burmistrza z prośbą właśnie o takie wsparcie, żeby to była również jakaś cegiełeczka ze strony miasta i takie wsparcie, tutaj przychylność radnych, którzy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali i mieliśmy, co prawda nie było takiego finansowego, tylko w postaci, że tak powiem, materiału, i właśnie ta kostka brukowa z granitu, na której stoimy, szacuję, że to mógł być koszt około 4,5 tysiąca. Jednym z absolwentów, który wsparł finansowo budowę pomnika, był Michał Maziarka, przewodniczący Rady Powiatu Dębickiego. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim inicjatorom tego dzisiejszego wydarzenia. Cieszę się niezmiernie, że w 120-lecie istnienia szkoły, w roku jubileuszowym, właśnie patron tej szkoły, który jak widać patronował, wygląda na to świetnie, tej szkole, ponieważ bardzo dużo wybitnych absolwentów właśnie pochodzi z tej szkoły, doczekał się tego upamiętnienia, tego pomnika. Dlatego trudno odmówić zaangażowania się tak szczytnej inicjatywie. Uroczystości towarzyszyła sesja naukowa, podczas której z okolicznościowymi wykładami wystąpili absolwenci liceum, profesor doktor habilitowany Stanisław Waltoś oraz profesor doktor habilitowany Zdzisław Noga. Wydarzenie było jedną z wielu imprez, jakie zaplanowano do 20 czerwca 2020 roku, kiedy to odbędą się uroczystości centralne jubileuszu.